Jedziemy w jedno miejsce. Zaraz wam pokażę, bo troszeczkę nie tak pojechałem. Przejechałem za szybko. Ale gdzie jedziemy, no to zaraz tajemnica się rozwiąże. Bo to taka tajemnica mała. Jedziemy w jedno miejsce. Zaraz wam pokażę, bo troszeczkę nie tak pojechałem. Przejechałem za szybko. Ale gdzie jedziemy, no to zaraz tajemnica się rozwiąże. Bo to taka tajemnica mała. O! Na wprost, na samym końcu tej ulicy, czyli te ostatnie budynki, które widzicie, to są budynki mojego osiedla. Ja tu powinienem skręcić teraz w lewo i skręcam w lewo. No a przejechałem skrzyżowanie, już stanąłem niepoprawnie, dlatego musiałem tutaj nawrócić. No ale jedziemy, chcę wam coś pokazać. Taką małą tajemnicę, już mówiłem o tym. Zaraz się rozwiąże ta tajemnica. Zmywarki pracują, polewaczki elektryczne, to wszystko. Dobra, my jedziemy. No dobrze, czyli tam na wprost są moje bloki. A my się kierujemy tutaj. Kierujemy się dokładnie, może nie w to miejsce, bo to miejsce to jest fabryka pieniędzy. A my się kierujemy tutaj, się kierujemy jeszcze kawałek dalej. Te samochody czekają z towarem do rozładowania tutaj na budowie, która się toczy po prawej stronie. Kiedyś wam ją pokażę. Niby powinienem podjechać kawałek dalej, ale ja tu tak szmychnę. Ok, jedziemy tutaj, kochani. Gdzie jest ten mój kolega? Oj, przyjechał. Już jest. No dobra, idziemy. Idziemy, niespodzianki, ciąg dalszy. The small hammer. No, new. New. A gdzie dziewczyna? O, dzisiaj chłopak. On the weekend, on the man. Not fun. O? Have this now. O, masz dzwoneczek. Bardzo ładnie, hej. Pięknie. No to zobaczymy, co tutaj Żenia zmajstrował.
zrobimy wideo, jak będzie już, jak wszystkie modelki będą i wszystko będzie ułożone. Oczywiście. Gdzie jest kawa? Żenia! Gdzie coffee machine? Filter. Not install now. Nie wiem, czy byście widzieli takie... Można sobie ustawiać gniazdko. Te listwy są długie, nie ma problemu. Możecie wyjąć. Ustawić sobie tyle, ile potrzebujecie i mieć gniazdka, w którym tamkolwiek miejscu będziecie chcieli. No dobrze. To teraz idziemy z niespodzianką. O, nie wyjdziecie tak łatwo. Musicie nacisnąć, guziczek. Idziemy dalej. Wiedziałem, że tak przykleją byle jak, kurde, no. Cóż, to poradzimy. O! Neighbor. No dobra. Niespodziankę ujawniamy. Przenosimy się tutaj, z biurem. Tu będzie biuro Piotrusia. Będziemy sąsiadami. No i tam razem jakoś działać. To wszystko trzeba powyrzucać. But I think it's more light now. Yes. Cut here. This tree and is more better, is more light. Okay. No, ruszamy. Myślę, że z 15 dni zajmie jest przeniesienie. Muszą naprawić sufity, powyrzucać co nieco, pousuwać. Także niedługo was będę witał znowu z nowego biura. No ale nie mamy już miejsca, już się nie mieścimy. A tu będzie można posadzić 4 osoby bez problemu. Okej, to była ta niespodzianka. O, tu macie informację. Że już nie do wynajęcia. Idziemy coś zjeść. Gdzie tu idziemy? Gdzie pójdziemy? Gdzie idziemy? Where go? To jest hotel tutaj. Tam nie widzę dużo światła, ale pozamykane kotary, a pewnie ludzie poszli coś zjeść. Tu jakaś kabaninka. O, duck, guś, chicken, słoninka. A my idziemy tutaj, tak? Cega? No niech będzie. No to idziemy coś zjeść. Thank you.
kończymy kolację. Sorry za brak dźwięku, z otoczenia, no ale oczywiście YouTube zablokował mi to, co się dzieje i nie mogłem wam pokazać, jak to się odbywało, w jakiej atmosferze. No, trudno, takie życie. Zaczniemy. Cześć Gosia. Cześć, Gosia przyjechała do nas, ale zobaczcie, kto tu jeszcze przyjechał. Cześć, witamy. Pozdrawiamy. Kto to jest? Kto to jest? Znacie ich? Znacie ich. Z jakiego kanału? Planeta Abstrakcja. musieli się zastanowić, pewnie mają jeszcze ze 3 kanały, no ale to nic, nie ma kłopotu. Dobra, poczęstowaliśmy ich polskim jedzeniem, po miesiącu czasu to pewnie tęsknili. Pyszna kiełbasa. Pierwszy raz widzę ser i chleb. Nie, dobra, drugi raz, bo raz widzieliśmy w jednym hotelu były takie śniadania europejskie, tak powiem. A to wypasiony był hotel. No. Hotel w galerii handlowej w Chengdu, może strzałeś. A, żeście tam zaszaleli. Ale nie są drogie hotele, nie? W Chinach. Nie. Nie są tragiczne. I są jakościowo ok, nie? Duże. No ale oczywiście pleśnią gdzieś tam jedzie. Zależy od miejscówki. Gosia, smaczne czy niesmaczne? Pyszne. No dobra. Sprawdzanie. Kurde, no. Cały czas mnie śledzi. Pociągów. No i to by było na tyle na dzisiaj. Siedzimy z Żenią tutaj. A dlaczego siedzimy w ogóle? Bo tak, no wy to oglądacie, to jest przedział z zeszłego tygodnia. Dzisiaj jest sobota, nagrywam to w sobotę i w sobotę wam to wyrzucę. A my praktycznie, Żenia ma już koniec. Jest skończony lokal. Wykończony, pięknie. Także wam pokażę, bo naprawdę jest co pokazać. Już umeblowany, wszystko funkcjonuje praktycznie. Ja mój lokal, też mogę wam powiedzieć, że już jest po renowacji, jest wykończony, jest zrobiony. Teraz pozostaje tylko jeszcze zameblowanie tego. Ale to już zrobię w następnym odcinku, wam pokażę, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda w całości. Może reklamy już się zainstaluje. Zobaczymy. My się jutro widzimy na live, także sobie pogadamy. I co? I to by było na tyle na dzisiaj. Miłego dnia wam życzymy. My jeszcze tutaj obgadujemy parę spraw. I co? Już następny odcinek, myślę, zrobimy następnego live'a przynajmniej, zrobimy już w nowym biurze. W następnym biurze tam się zrobi live'a, bo tam sobie zorganizuję pomieszczenie. Także my się z wami żegnamy. Żenia, tell hello, bye bye. Hello, bye bye. Do swidania. Trzymajcie się. No i tak sobie działamy, widzicie. Na razie, hej.